na tahle, co mě. No, jak by mě bylo 13 let v jednom klubě grať, to tež je dlouho, 13 let, i to za mojí kariéry, to tylko dva kluby, 17 let, jak to po polsku mówi się, zawodowego piłkarstwa, 17 let, a tylko dwa kluby. 13 lat ruchu Chorzów i 4 lata Lansu. Halo, halo! No witam ja ciebie, witam koleżanko. No zaraz ci wszystko Gyniek opowie, ale bądźcie podłączeni, bo teraz mamy tutaj gości, wiesz? A, to przepraszam bardzo. No, także... Pokoż, Barbara. Wszystko, wszystko. Kamera, pokoż. Proszę, połączcie, pokaż, no. A co tam macie za projektor? No właśnie, robię trzymajcie się, pa! To, no bądź podłączona, wiesz, przed obrazem jeszcze. No, to fajnie, pa, tymczasem. Byłem przygotowany na żadne pozostanie tu we Francji. Pozostanie to planowałem, jak jeszcze grałem tutaj w Lancie. No ale później sam byłem tutaj, to pojechałem z powrotem. Jeszcze już karierę kończyłem w 36 roku gry. Jeszcze klub chciał, żebym został, no ale przez 4 lata sam się gospodarzyć, to było dobie za ciężko, no to wróciłem do Polski. I po 10 latach znów z powrotem wróciłem do Francji. Zaraz mi wszyscy pomogli tutaj, mer miasta i prezydent tej Ligi du Nord. Wszyscy mi zaraz pomogli i dostałem mieszkanie, no, dzieci do szkoły poszli. Jedynie co, kłopoty to nie były jeszcze z językiem. No, ale tak już z biegiem czasu to się wszystko ustatkowało. A w szatni to nie było żadnych problemów, bo trener pochodzenia polskiego mówił po polsku. Jak coś przekazać, to przekazał po polsku mnie i Grzegorczykowi, a czterech zawodników rozmawiało normalnie po polsku. Ostatnio to był taki przypadek, że myśmy na boisku rozmawiali często po polsku, bo ja z Grzegorczykiem normalnie zawsze po polsku, nie? Ale z tymi Francuzami po polsku my rozmawiali, to sędzia zatrzymał grę i powiedział, jak jeszcze raz będziecie rozmawiać po polsku, to każdy dostaniecie kartkę. A kibice w Lansie to 50% to Polaków wszystko, co kibicowali i po polsku. Jak ja przyjechałem do Lansu, to Lans był na 14 miejscu w drugiej lidze. Jak skończyliśmy rozgrywki, to w półfinale Pucharu Francji i na 5 miejscu. Niewiele by brakowało, by my się weszli do pierwszej ligi, a następny rok to myśmy już grali finał Pucharu Francji i weszli do pierwszej ligi. Bo wraz z Grzegorczykiem Richatem to by tak te... My byli o 10 lat starszy od wszystkich zawodników, to my ich tak poustawiali, że to trzeba jak patrona w drużynie mieć. Teraz na przykład w Lansie Lans bardzo słabo gra, ma 6 miejsce, ale nie ma żadnego patrona w drużynie. Te same niwo, to wszystko to samo. Nie ma szefa tej orkiestry, co tego, nic nie ma tego. Jedynie orkiestry to jest na trybunie, co to. Bo zawsze na każdym meczu w drugiej lidze po 30 tysięcy przychodzi. To jest ambiant. No. A właśnie teraz na przykład tak Euro też pan rozumiem, że ogląda. No, dlatego nie idę do kościoła, o to się rozchodzi. No nie mówię tak, nie? To mnie ciągnie, no, że ona pójdzie sama. Trudno, to będzie przebaczone mi.